Witajcie, kochani. Ale zobaczcie, czym się chwalę. Przyszedł mi mój statyw. Już mi go mąż zmontował. Tak naprawdę to się jeszcze nim bawił. Tu mam jakiś pilot do obsługi. Tu jeszcze jedną taką końcówkę. Więc później pewnie jeszcze ja się pobawię. Na razie tak stoi. Da się nogi wydłużyć, żeby wyżej stał. Nie podłączę, a podłączę. Czy nie podłączę światełko? Podłączę światełko, więc poczekajcie. Dobra, podłączyłam światełko. Tu mam pilot. I zobaczcie. I mam różne kolory światła. O, i są też natężenia. Powiem wam, że jest to jasne, jest na maksa jasne. Tu ściemniamy, o. Powiem wam, że takiego światła to nawet w łazience nie mam. Dobra, na razie wyłączam. I ja sobie podłączam do ładowania i świetnie mi się trzyma. I zaraz co? Haul z Lidla nagram wam. No, wyłączaj się. Dobra, już się witam z wami z tej strony. Witajcie jeszcze raz. U nas tak niesamowicie parno. Ja już sobie podwyższyłam statyw. Coś mam tu mokre na stole, nie wiem po czym. Ale dobra, szybko pokazujemy. Przede wszystkim zgrzewka wody 19. My zawsze kupujemy 19. I dalej. Papier toaletowy był. Takie wielkie opakowanie. 24 rolki za 15 zł. I dalej. Co ja tu mam? Jedna kaszka bobowita dla Wojciecha oczywiście. Tak jak ostatnio wam pokazywałam, że mąż miał takie obiadki do pracy i ten gulaszowy mu bardzo smakował. Makaron z sosem gulaszowym. Serowy, mówi, był taki o. I dzisiaj sobie na swój bunek wziął sosem bolońskim. Lody ja tu mam. Właśnie, dobra, pokazuję wam lody jakieś. Wybraliśmy karmelowe i ja je szybko idę chować do zamrażarki. Niesamowicie. Dobra, dalej lecimy. Piratki z kurczaka. Złote 99 do 25. Ser Gouda Pilos, to co zawsze kupujemy. Dwa razy takie jogurty. Mamy czekoladowy i o smaku słodka wanilia. To już dla Krystianka, bo ostatnio ma jakąś chrapkę na jakieś słodkie jogurty. Jedna kawa Classic. Wojtusiowi wzięłam z Pilosa te jogurty smoothie. Mamy malina, jabłko, a drugi truskawka i jabłko. Też był w jakiejś promocji przy zakupie dwóch. Chyba drugi był 50% taniej. Fajna rzecz mi się trafiła. Twix, krem do smarowania z 10 na 5 zł. Ja chętnie spróbuję to, więc poczekajcie. Łyżeczkę. Kalorii ma bardzo mało. Myślę, że fajna potem szklanka z tego będzie. O! Nieotwierany. Szkoda, że był tylko jeden. Ale nikomu nic nie mówcie. Pachnie genialnie. O matko. Ma jakieś kawałki ciasteczek. Ja go schowam i ja go zjem. Pyszny. Kakaowo-karmelowy z kawałkami ciasteczek. Dobra. W 20 gramach, czyli powiedzmy w łyżeczce, mamy ile? 113 kalorii.
Powiem Wam, że na ciężkie dni. A nie, myślałam, że to u nas pada, to ktoś wierci. Genialne. Muszę to bardzo dobrze ukryć, bo oni mi to zjedzą. Dobra, dalej 3 cytrynki wzięłam. 1 chlebek, bo już nie chciało mi się nigdzie do sklepu lecieć za chlebem. I 3 razy mleko. Pilos. I co? I tyle w sumie moich zakupów. Jeszcze Wam powiem, że skoczyłam do apteki. Ibuprofen RR Max, 12 tabletek. Bardzo fajny, bardzo mocny, polecam. Oczywiście standard 2 razy magnez asparganinian extra z dziadkiem. I to, co dla Wojtka się najlepiej sprawdza. Eloderm, emulsja do kąpieli, sucha skóra atopowa. Ktoś pukał, czy nie? Chyba nie. Od pierwszego dnia życia do kąpieli. Powiem Wam, że genialny. Jego skóra jest genialna po tym. I już kilka dni się nie kąpał, bo nam się skończył, więc musimy zadziałać z tym. Dobra. Na razie kończę tyle z moich opowieści. Do zobaczenia później. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Wam tak zerkam, bo u nas jest idzie chmura. Idzie chmura. Ciekawa jestem, czy coś wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie. I bardzo marzę, żeby wyszła z tego burza. Nie jakaś mocna, ale taka, żeby trochę schłodzić. Powiem Wam, że jest u nas masakrycznie. Przychodzę do Was z szybkim holem z Biedronki, bo chcę jakiegoś placka upiec. Nie wiem, czy będę Wam nagrywać, czy nie, więc jeszcze się okaże. I liczę, że jak będzie padał deszcz, to będzie trochę chłodniej i będzie mi lepiej gotować piec. A teraz na razie czekam na kawę. Byliśmy biedące, więc mąż sobie wziął takie spaghetti bolone, po bolońsku. Takie o. Jedne merci, ale to dla nauczyciela. Oj. No tak, wypadły mi. Wypadły mi wszystkie serki. Uciekają mi. Serki na grilla. Prezydent, camembert, 3 sztuki. Ja uwielbiam na grilla. Jako, że był Dzień Ojca, i wszystkim tatusiom życzę dużo, dużo zdrówka, to mam 2 piwa dla tatusiów. I tatusiom jeszcze wzięliśmy, bo w sumie wiecie co, nie miałam pomysłu co, więc jest po piwie, takim lepszejszym, pilsner jakiś tam, wiodące, i po Nivea antyperspirancie. Taki nasz był pomysł dzisiaj. W sumie miałam inny, ale się nie zrealizował. I 3 razy kola biedronkowa, oryginalna. Wzięliśmy 3 razy, bo była w promocji. Plus to, że zawsze nam smakowała, więc jestem ciekawa, czy butelka się tylko zmieniła, a etykieta się zmieniła, a smak koli dalej został. Więc wzięliśmy na spróbunek. To nie pi... Nie wiem, kto wyprodukował, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. I tyle naszych krótkich zakupów. Jak będzie burza, to chętnie Wam to nagram. Mam nadzieję, że będzie genialnie widać. W ogóle dzisiaj mam swój już stojak nowy i oświetlenie zrobiłam sobie. Nie wiem, czy... Zresztą ja jestem tak już zgrzana, że to oświetlenie to nie wiem, czy mi dużo pomaga. Bo się, jak widać, błyszczę. I taki krótki film. Koniec nagrywania. Dzisiaj biorę się dalej za robótki moje domowe. Pamiętajcie o rozdaniu do 1 lipca. Mam nadzieję, że pamiętacie. Opis filmu jest pod... Nie, wróć.
Link do filmu jest w opisie pod filmem. Tym. Tak. Coś mi się kiepsko mówi, więc chyba powinnam poczekać na kawę, napić się kawy, usiąść trochę, sapnąć, bo ja już cała się kleję. Ale to, co się dzieje w innych miastach, na przykład w Poznaniu, w Warszawie też widziałam dzisiaj, to szok. Mam nadzieję, że u nas tak lać nie będzie. Dobra, kochani, do zobaczenia na następnym filmie. Pa, pa!